Dobra, zaczynam teraz. Czas ustawiam na 10 minut i to jest taki tag, gdzie przez 10 minut będziecie tylko wy i ja. Zero editingu, zero cięć, zero niczego, po prostu sam filmik, bez edytowania, po prostu wrzucę go. Nawet nie będę wchodził na Camtasia, nie będę nic edytował, nic nie będę wrzucał. Ale chcę po prostu znominować Jari, Revix, Ewelinę i Niezłego do tego taga, gdzie przez 10 minut musicie być, po prostu gadać do widzów o czymś przez 10 minut, bo tak, moral tego taga to jest takie coś, że no po prostu ludzie mówią, że internet to jest fake, to jest same kłamstwo, że youtuberzy nie są prawdziwi, że kłamią widzów, bo tyle tną, że kto wie, co robią w innym czasie, jak to jest cięcie, że na przykład gadają, i nagle jest takie cięcie. To co oni musieli robić przez ten czas, gdzie robili ten cięcie? Może coś tam ugadywali, może odpisywali, może się wkurzali, może proklinali, może się kłócili z kimś. No nikt nie wie, tak? Więc ludzie, nie wiem gdzie to się zaczęło, ale chyba w Anglii. Ktoś to zaczął, taki tag, gdzie przy 10 minut po prostu się gada do widzów i pokazuje ci się, że tak naprawdę internet nie jest taki zły, jak każdy myśli, tak? Nie jest tak, że... Przepraszam. Ale po prostu się skoncentrowałem na aparat i jakoś, nie wiem, zacząłem się śmiać. I to nie jest tak, jak ludzie myślą, że internet to jest same zło, że to są same hejty, że nie. To jest kurde piękne. Internet to jest czymś pięknym dla mnie. To jest jedną rzeczą, gdzie mogę się socjalizować, jak siedzę w domu, tak? Mogę nagrywać, mogę swoje uczucia się wyżalić wam czasami, jak nagrywam. I wy tego słuchać, to jest coś przepięknego, tak? Więc chciałbym właśnie... Jeju, ile to gadanie. Ja jeszcze mam 2 minuty... 8 minut gadania. Wow. Ogólnie to chcę przeprosić za włosy, sam nie wiem co się stało. Dzisiaj wstałem jakoś takie... Chciałem je postawić do góry, ale już są za ciężkie. Takie mam włosy, że są za ciężkie. Takie już nie ustawię do góry. Tło też... Przepraszam za tło. Jest takie żółte i nieładne. Potem koc z piłki nożnej. Mojego brata, więc to jest wytłumaczalne, tak? Co z tego powiedzieć? Jeju, nie wiem co powiedzieć. A, ktoś właśnie tego skomentował filmik, to może rozpowiem to, nie wiem. Alanek, polecisz mój kanał na YouTube w twoim następnym odcinku, proszę. No nie, ludzie, proszę, nie róbcie takich rzeczy. No serio, nie róbcie takich rzeczy, nie proście o jakieś zasubskrybowanie kanału. Dobra, możecie skomentować, ocenisz mój kanał, dobra, to wejdę i ocenię, tak? Ale nie mówcie, żebym, nie wiem, zasubskrybował albo polecił twój kanał na YouTube, jak... Softbox nie leć? Jak po prostu, jak w ogóle was nie znam, nic nie oglądam i tak od razu, z góry, nawet nie powiesz fajny filmik, nie, nic takiego, nie skomplementujesz, tylko od razu. Alan, polecisz mój kanał na YouTube, Alan, zasubskrybujesz mnie i to ta sama osoba. A teraz może poczytam jakieś miłe komentarze, albo coś. Teraz to będziesz częściej nagrywać, żeby było więcej subów. Czy dlatego, że masz pomysły i nagrywasz tak szybko? Ja po prostu zdobywałem suby dlatego, że jestem sobą, tak? Nie wiem jak to powiedzieć. Po prostu, jeśli chcecie być dobrą osobą w internecie, musicie być sobą. Nie możecie kopiować innych osób. Nie możecie... Nie wiem, zaczynacie YouTube i dążycie, żeby być kimś. Na przykład jakąś swoją inspiracją, to robicie już to źle. Jeśli dochodzicie do YouTube'a z myślą o kasie, też to jest źle. Na przykład jak... zobaczcie sobie Na przykład ja mam takiego vlogera, on jest z Ameryki, to się nazywa Casey Neistat, co nie? No to... Ja się tak nim inspiruję, ale nie. Jak ja bym zaczął go kopiować ze wszystkim, to bym wyszedł na słabiaka. Trzeba być oryginalnym. Oryginalność daje sukces. Pamiętajcie o tym. Nie wiem, na różne komentarze może popiszę. Nie wiem, co porobić. Jak zwykle. Fajny film, dziękuję. Nie wiem. Kurde. Taka cisza. I właśnie w tym będzie. To właśnie to jest głupie, że bez cięć to będzie trochę ciszy czasami, bo nie będę wiedział o czym gadać. Będzie słyszeć, jak mój aparat się autofokusuje, to takie... Jakby to komuś burczało w brzuszku.
Nie, żeby napisał. No dobra, nieważne. Kontynuujemy odcinek o czymś. Chcę powiedzieć, że ogólnie to tak szybko wzrastają te subskrypcje. 668, myślałem powiedzieć 6000, ale... Jeszcze trochę zanim to dojdę. Ale nie wiem, czy w ogóle dojdę, ale no, spróbuję, tak? Trzeba dążyć do sukcesu. Więc to jest fajne, dużo wyświetleń, więc wam za to dziękuję wszystko. Tyle lajków, tyle niesamowitości, ja pierdzielę. Jak ja wam muszę podziękować za to wszystko. Ogólnie to raz w tygodniu takie coś będę, po zauważeniu, że jak na przykład każdy mnie dodaje, to jest takie wkurzające, tak? No bo wielka jest fala ludzi, nagle dostaje 20 friend requestów i muszę to wszystko zaakceptować, tak? No to wymyśliłem takie coś, żeby... W jakimś tygodniu, w jeden dzień zrobić na przykład jeden dzień, gdzie każdy może mnie dodać i ja zaakceptuję. I to myślę, że będzie taka fajna szansa, bo dzięki temu nie będzie wielkiej fali tych, kurde, friend requestów, tylko będzie sparę. I to zaakceptuję, okej. I chcę takie coś powiedzieć, że jak będziecie się z wami fajnie gadać, no to zostawię w znajomych. Jak nie będziecie w ogóle pisać, to zostawię w znajomych. Ale jak będziecie robić spam, to usunę i tyle, więc no nie róbcie spamu. Ogólnie jedna osoba też się zapytała o Aska. Tak, miałem wczoraj założyć, ale jakoś mi wypadło z głowy i dzisiaj założę, ok? Link będzie pod spodem do Aska już, bo w tym czasie założę. A może teraz założę Aska? Jaki dobry Rufisto i... nie. No, dobry pomysł. Ściągnę Aska i założę sobie Aska przy was. Taki dobry pomysł, aby stracić czas. Ej, to w ogóle mi... Dobra, 6 minut już. Rufi, chodź tu. No nie tutaj. Chodź. No chodź. Rufi, nie duś się. O. Kochany. Wszystko okej? Czkawka? Ty co? Chodź. No. No już dobrze. Już dobrze. Czkawka przeszła? Przeszła czkawka? Nie? Nadal masz czkawkę. Kto się tyle wody opił? No nie wiem, i widzicie, to jest taki właśnie vlog, gdzie widzicie prawdziwego mnie, tak? Bez cięć, widzicie moje błędy, widzicie moje dobre rzeczy, moje cechy i inne takie. Ale nie wiem, ask, dobra. I to jest właśnie trudne, nie wiem jak ja w ogóle tyle gadam przez tyle minut. To mnie dziwi bardzo. No dobra, ask FM, zainstalujemy, zakładamy i zobaczymy co będzie, tak? Więc mam jeszcze... 7 minut, 2 minuty, nie, 3 minuty, nie, 2 minuty do nagrywania. Więc tak, fajnie było zobaczyć właśnie u was, znaczy u Rewisa kanale, na Eweliny kanale, na Niezłego kanale, na Jari kanale, właśnie taki odcinek, gdzie przez 10 minut gadacie do widzów bez cięć, bo zauważyłem, że wszyscy z nas dużo tną, tak? Dużo tną filmiki, bo... No są takie momenty, gdzie mówisz albo myślisz co powiedzieć, bo na przykład masz pustkę w głowie. I to jest właśnie fajne, żeby pokazać widzom, że kim naprawdę jesteś, tak? Prawdziwy ja. Tak to nazwijcie, po prostu zhashtagujcie Alanek i potem 3 osoby, które nominowaliście, czy tam 4. Obojętnie, okej? Okay? Sign up. No to robimy sign upa. Username. Ask Alanek, okej? Okay? Będzie Ask Alanek. Full name. Alan Jarosz. Hasło. E-mail alanekofficial@gmail.com. Ogólnie to zapraszam wszystkich takich, no większych youtuberów, którzy mają na przykład plus 100 subskrypcji, albo którzy mają mniej subskrypcji, ale mają dobry content, tak? To możecie do mnie pisać, ja z wami spróbuję coś ogarnąć, jakiś filmik, bo jestem bardziej... Mi się sobie ostatnio spodobały, bo ostatnio zrobiłem filmik z Eweliną, robiłem już z Rewiksem, wczoraj był z niezłym filmik. Wszystkie linki do ich kanałów, wszystkich zostawię pod spodem, ale tak, fajnie się nagrywa bardzo kolaby, więc... jak macie jakiś, chcecie jakiś nagrać filmik razem, no to napiszcie po prostu na privy i tyle. birthday, tutaj muszę skłamać. Więc marzec, 20 marzec, bo tak naprawdę to się urodziłem 20 marca 2001 roku, więc wiecie, jak coś to prezenciki wysyłajcie, co niedługo mam urodzinki, wiecie, za 4 miesiące.
Ale tam zrobimy 1995 rocznik, bo czemu nie? English. Nie. Ja chcę Polish. Polski. No. I zarejestruj się. Dodaj moich znajomych. Nie chcę dodać moich znajomych na razie. Sami przychodźcie. Więc tutaj macie mój ten... nie wiem, czy to widać, czy nie. Tutaj dodawajcie, bo nie mogę nic tutaj pokazać. Zero tekstu tutaj, nie mogę nic. Mówię wam. O, już po 10 minutach. Więc... No, dodawajcie nas na asku, właśnie założyłem. O, niezły. Się zapytał i ostatnio mu odpowiem tutaj. Alanko, mam pytanko. Czy mógłbyś mi doradzić, czy film, który bym tobie za chwilę przesłał, nadaje się na mój kanał? Czy to coś się nadaje? Sprawdzę, ale to po filmiku, więc ludzi z KT będziemy kończyć, bo już nie będziemy przyciągać, już jest 11 minut. Więc jeśli wam się spodobał odcinek i zauważyliście prawdziwego ja i ile błędów popełniam, ile mówię, to na serio. No więc tak, ludziska, nominuję te osoby, które zdominowały na początku. I widzimy się później. Hej, bo.